Jestem w szoku, ale mi się Teamfight Fight Tactics. I pomimo tego, że nie skoczyłem na ten cały bandwagon, powiedzmy, w momencie kiedy ta gra była popularna, i teraz troszeczkę wszystko podupadło, to ja, co my dalej się przy tym babie, i chętnie ponagluję do Was więcej odcinków. Tylko, że problem jest w tym, iż nie chcę robić cały czas, powiedzmy, tej samej taktyki. Pokazałem Wam taktykę w poprzednim odcinku, którą praktycznie cały czas stosuję. Dlatego dzisiaj w końcu pomyślałem sobie, że użyję taktyki, której używałem przed tym, jaką są Wild Assassiny. Czemu? Ponieważ jeżeli nie wiecie, jeżeli macie mniejsze pojęcie na temat gry, lub na przykład nie, nie czytacie tak patrzę jak ja i na przykład nie chcę wam się gra pokazać na ekranie, bo. Dziękuję. Eee, to w Wildy w pełnym momencie bufa, które powodowały, że w momencie, kiedy uzbiera się pełny, pełną synergię 4-Wildową, to wszystkie noski na naszym ekranie nie mogą zmisować auto -ataku. Było to kiedyś tylko w itemie? Tego itemu to usunęli, i wrzucili to na e, właśnie. Synergie wildów i asasyny z wildami też całkiem spokojnie działy. Niekoniecznie były one aż tak efektywne jak um, same, uh, jak się nazywa, jak elementalisty. I właśnie mi jednego z. Okej, okay, to wezmę sobie. Pff. Niech będzie. Uh, tak, Elementalisty nie były to efektywne, ale też robiły nawet dobre wyniki, więc kto wie, zobaczymy jak nam to pójdzie. E, dzisiaj już nie mam powiedzmy, takiego parcia, żeby robić jakiś tutorial, który pokaże Ci najlepszą taktykę, jaka istnieje w ogóle. E, tylko zobaczymy, jak daleko idziemy zajść z tym buildem. Wiem, że znajomy teraz się wkręcił właśnie w Wild Assassiny, on dość często teraz z nimi gra. E, nie mówię, że tylko, wow, Niko na sam start to jest całkiem dobry Początek, e, jeżeli będziemy dzisiaj pójść Asasyny i będę chciał na przykład zrobić Akali. E, wracając, e, on teraz często robi właśnie jakieś Wild Asasyny. Owszem, on strasznie często zmienia taktyki, ponieważ uważa, że granie jedną taktyką cały czas jest po prostu... Um, kaziksa nie chce. E, ...nudne. I nie mówię, wyzywa od nudzia, że za to sam powtarzam, ale... No, wiem, że on w tą taktykę naprawdę lubi iść i mu to wychodzi. Więc, skoro mi to kiedyś wychodziło, spróbuję dzisiaj właśnie to samo pójść. Ja tak, czemu nie chcę Kha'Zix'a? Ponieważ to jest najprawdopodobniej Assassin, którego bym wymienił prędzej czy później. Ja celuję najbardziej w... Wydaje mi się Rengara, Akali oraz e, powiedzmy... Hmm. Może być Kai'Sa w, w dalszym etapie gry, może być Evelinka. Hmm. jakie jeszcze asasem mógł być dobry? Pike byłby chyba lepszy, nawet. Szukam czegoś, co niekoniecznie, właśnie będzie. Um, jak się nazywa? Kazixem. Próbowałem pójść parę razy pod voidy. Nie mówię, że na odcinkę, żeby nie było, że to jest na przykład moje 50. podejście. Nie. Uh, I w tamten odcinek bym na pierwszym podejściem. Jeżeli ten oglądacie, to też bym za pierwszym podejściem. Mm, ale próbowałem pod voidy Podejść par razy, nie chcą mi wyjść. Po prostu mi nie chcą wyjść, i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mam strasznie parcie na to, żeby w tych wojdach pójść na siłę w kaise I to może na przykład mnie niszczy, czy po prostu te wojdy nie, nie działają, bo nie działają. Okej, okay, czy mógłbym dostać właśnie w końcu jakieś itemy, mogę sobie zrobić teraz e, Jellied Gantleta, który byłby dobry, tylko na apeki. Tu niekoniecznie. I mamy teraz tak. Mamy już muriuka level 2. Mamy od razu Pajka, co jest dla nas bardzo dobre. I teraz, jakby to dobrze ustawić, ponieważ mamy dwie jednostki. Mogą to być Gantleta z tego. Tylko, że Gauntlet sam sobie. Eee... Na jest zarąbisty. Lecz. Ten Szemprem zniknie, ponieważ jeżeli będę chciał wrzucić Zeda. Będę chciał wrzucić Akali. Jakiegokolwiek innego asesyna, który będzie ninżą. To na tym stracę. Bo jednak buff ninja, coś co pamiętam na początku jak zaczęliśmy grę ze znajomymi to nie ogarnęliśmy tego, działa tylko na jednym lub na czterech ninja, to nie jest tak jak na przykład na innych buffach że możemy mieć przykładowo trzy wildy i dalej będzie ten buff działał, tylko tutaj musimy mieć oczywiście odpowiednią liczbę, nie wiem czy ja to tłumaczę w momencie kiedy gra ma już nie wiem z pół roku ale wierzę, że są osoby, które mają mówię, mniejsze pojęcie na temat gry, ponieważ wiem, że a, to nie jest jakby tryb główny dla graczy Ligi Legend, a, i potrafią się je i chcą też się uczyć dopiero np. teraz, w tym momencie. To jest cała gra, która zdobywa, traci graczy, znaczy tryb, może. Więc, jeżeli mogę wytłumaczyć, to mogę wytłumaczyć. No I teraz patrzcie, mam, mam tego Kazixa i korci go wziąć dla zasady tylko, że po prostu mieć może już dwóch asystentów, którym tylko będzie wystarczyło jednego wrzucić. Ale, jeżeli kupię teraz dwa Kazixy, a to będzie jeszcze postać, którą będę się sprzedać. To nie ryż, że stracę teraz jeden bonus golda. To i tak mówię, będzie mi oporę będę bolało, że no, muszę go sprzedać. A jeszcze gorzej, było, jakbym na przykład go na, niem nie level 3 z jakiegoś powodu? I potem jeszcze bardziej płakać? Nie wiem. Te nikomu by się by przydały idealnie na Rengara lub na Akali. Akali bardziej oczywiście, bo Rengara łatwiej zdobyć. No ale na pewno przyda mi się na late game. To ja gość jakieś chcę zrobił już ustawie. To są 4 knighty. Kane North Gość blokuje sobie 35, 35 damage. Nie wiem, czy to zawsze są procenty, czy są po prostu serio damage. Ale przebicie się przez to, dla mnie jest niemożliwe. Nie na tym ustawieniu. I to może nie boleć w Lejcie. Bo Knights są bardzo dobrą kontrą na asasyny, z tego co się orientuje. Ok, mamy Katarinę, to już jest lepsze nawet. To już jest lepsze. I mamy też Wilda. czy możemy sobie, sobie, sobie zrobić coś takiego. Dodać na razie, e, nie w sumie dodajmy przez to Nidalkę Czemu Nidalkę? Ponieważ to daje nam jakiegokolwiek buffa, a jeżeli dałbym sobie Katalinę to nic nie daje e, Mógłbym pójść pod Katalinę pod Jewelled Znaczy pod, e, jak się nazywa? Nie dobrze, Jewelled Gauntlet To też nawet dobrze na piernicza. zrobię, okej, okay, niech będzie tak Nie wiem, ten Shen na froncie jest że używa tego swojego dodża ale już gość tej Fajne, fajne te e, Kochane oczywiście e, Jak się nazywa? Glaciale Bardzo Przyjemnie się na to gra Tylko, że Rangery strasznie straciły, moim zdaniem Znaczy, rzadko teraz widzę randżery, które coś osiągają W grze Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że Na przykład e, Ludzie dalej budują statyki na ażkę, co jest w sumie średniawe aktualnie. Uuuu, to już nie będzie działać od To już nie będzie pod. To już nie jest pod e, tego. Pod Katarinę. To jest pod Renger na Infinity. To jest pod Renger na Infinity. I teraz będzie nam brakowało już tylko i wyłącznie jednego Wilda, Czyli na przykład naj... w moim wypadku chyba najlepiej by się sprawdził Gnar. Bo my mogę pójść w Ari, ale szczerze mówiąc Ari nie da nam. Tyle, co można dać Gnar z tym AOS-tunem. A Infinity jest świetne na Rengara. Jeżeli bym potem jeszcze jakimś tunem zrobił sobie... Um... O, to teraz... Katarina mogę sobie wywalić, więc Asasyna Zeda. Ale na razie zostawia. teraz tak, ja mam coś zrobić. Walić na dać Rengara, co? Walmy Shena, kupmy nad tego Zeda, dobijmy level, dajmy Rengara i dajmy Zeda. Mam wtedy bufa do asesynów, mamy też Wildy. Ten Wild nie więcej w ten sposób. Czyli Katariny nie będę chciał mieć. Czyli mogę sprzeciwić Katariny, mam wtedy 1 plus Golda. I tak jak powiedziałem, mogę sobie zrobić właśnie. Poczekaj. Mogę zrobić zaraz sobie Infinity, Loketa robić nie będę. Mogę też sobie na siłę nawet teraz wepchnąć od razu ee, trzeci level Rengara, jeżeli bym chciał. Nie musiałem nad tym zostawić. O, tu jest problem akurat. Wodzę na nim kryt Częsa, to jest jednak popka, która będzie to wszystko dożować. I to jest właśnie coś, co Wildy mają w sobie pięknego. W momencie kiedy mam 4 Wildy, Jordle nie działają. Ten pedek, ten buff Jordli, on nic nie sobie będzie mu dało. Czyli gdzie jest gościu? On ma ten, ten buff Jordi, myślałem, że to może być tylko i wyłącznie kryt. Nie, to jest buff Jordi, czyli teraz wystarczy nam znaleźć ARI pyk! Mamy Ari. Um, Mogę sobie ją na szybko, jeszcze mogę poczekać z wylewelowaniem, wbić ten level szósty I z samych wildów te postacie będą robić robotę Zastanawiam się czy... A nie Więc potrzebuję łezki z Chain vest Chain vest z łezką daje nam frozen hearta, a frozen heart to chyba najbardziej broken item na pajka. Ponieważ on co chwilę przelatuje przez całą mapę Jeżeli mu się uda oczywiście skastować ulta I to strasznie ale to strasznie pomaga mu, uh, znaczy całemu teamowi w tym, że slowuje cały team, jak co chwilę. Tym bardziej na początku też jak asystenty przeskakują, to się też na, nabija ten stack z Frozen Harta. Ale dawaj, odpal ulta, odpal ulta, go! Jakby odpalił ulta przed skastowaniem Rengara, to wtedy by ten Darius umarł. Szybciej, chodzi mi. O, może zrobić sobie Frozen Harta Znajdź mi tą, znaczy teraz tak, czy ja, co, co bym bardziej chciał, znaleźć BTK, czy znaleźć Rosenharta? Uh, Ewelinka zamiast Zed'a, nie Mogę wbić level Ale Nie zrobię tego tylko po to, że mieć e, łatwiejszy gold Dostanę jeden golda więcej, a na tej walce mi to nie jest potrzebne Teraz znaczy, tak, co mógłbym zrobić jeszcze ogólnie na Rengara Potrzebujemy BFA Bf i Negatrona najprawdopodobniej. Bo potrzebujemy zrobić mu GA. To w sumie możemy też zrobić Strzain Vesta I potrzebujemy e, BTK, żeby wziąć się mógł leczyć jakkolwiek. Więc jeżeli by mi wypadł Negatron i BF, to byłbym. F... Nie jest złe, ponieważ przynajmniej przez to nie będzie mnie bolało to, żebym chciał zrobić Frozen Harta to jest spatula, prawda? Spatula. Ta ze spatuli nie możemy praktycznie zrobić nic pomocnego. To jest tak, to jest Knight, to jest Sork. Więc ta spatula będzie na razie tu leżała, ponieważ nie mogę wcisnąć tego w nic. Więc teraz mogę sobie bić level. To jest 12 tych. Tak, robimy to. Robimy 12 tych, mamy wtedy Ari. Ustawimy ich bardziej w ten sposób, żeby ta Ari była troszeczkę bardziej zabezpieczona, bo i tak będę do nich schodzić. Chociaż nie, poczekajcie. Główka pracuje. Tylko w ten sposób. Czemu? Ponieważ wiem, że jest team rangerów. A team rangerów oznacza jedno. Będą e, musieli wyjść, jeżeli bym w tym rogu, pewno bym ich nie wyciągnął na tyle, żeby tam mogły skoczyć moje asasyny. Mówiłem o tym? Że mocny item na, na pajka. Na szczęście nie załączył mi jeszcze tego e, slow'a na moje asasyny. Więc mój ranger tutaj się może ładnie odpalić. On się tam rozkręca oczywiście z. Jak się nazywa? E, z pasywy wildów. Że, że to jest taki z attack speedem. Mówię, Rengar zrobił swoje, Z zrobił swoje. Pike może od nich e, zaatakował mnie, ale ja jestem na razie w dobrej sytuacji. I z hajsem. I z e, życiem. Jeszcze nie. nie wiem, że jestem przedostatni. Ale jeszcze raz tego, Jeszcze aż tak bardzo nie poleciałem w dół. Całym teraz co potrzebował: takiego najlepszego dla mnie. Hmm. Stąd nic. Wydaje mi się, że mogę teraz rolować już, no bo nie potrzebujemy aż tak bardzo oszczędzać tego. Próbujemy znaleźć coś. Jest Akali Czyli to jest już coś, co potrzebujemy. Z, żegnamy cię. I to jest instant. To jest po prostu instant level 2. Na cię nie zastanawiam. EVERYONE BEAT ME, FUCK! Ja sam przegrałem. Pff. Wstyd Może jeszcze rolność. nadzieją, że się pojawi. Jest Ranger. Szkoda, że tak późno to zacząłem rolować. Mój mózg się wyłączył. Zamiast rolować, w momencie kiedy mogłem i miałbym teraz już Rengera e, level 2, to se patrzyłem. Chociaż chyba będzie wystarczająco. Nie, nie będzie wystarczająco. Ten static robi zrobił tutaj za dużo. I Lizandra sama w sobie, co pokazywałem już w po poprzednim odcinku, jest mocna. Eee, jeżeli gościu poleci jeszcze pod elementalisty, to w ogóle będzie Podlecisz. Gunslinger, Jol Noble. Glad... W sumie tak pod nic poleciał, gościu, a jest trzeci. Czyli raczej, raczej mu ten Lucian robi tą gierkę. Jak widać, potrzebuje tylko jednego Luciana Patrząc pod to, co idzie, to jest takie Sork Gunslinger z jakiegoś powodu. Kurna, prawda? Kolejna Akali. Trzeba ja zrobić Akali level 3. Okej, okay, będę ryzykował. Będę ryzykował to stwo I to może mi się uda stworzyć. Ale. Teraz nie potrzebuję oszczędzać hajsu. Wiem, że teraz się dużo osób może oburzyć. Ari, żeby level wbić jak szybciej może. Mam nadzieję, że żadnej nidalki nie rolowałem. I że pajka. Ale wydaje mi się, że mam na tyle oczy sprawne, że zauważyłbym ten błąd. A znowu te nighty. Kane North. Daj, musisz szybko, szybko tam. Jest, Morgany skill nie doszedł. Więc zadaj, szybko tego Warusa Nice. No i jesteśmy w domu. Jak tam twoje Nighty, kolego? Jak tam twoje Nighty? 3348 od Akali. Ona ma, powiedzmy, na dobrym, na bardzo szybkim sensie zrobiłem jej level 2. Ale tyle dipsa wywaliła. I teraz tak, potrzebujemy befa To jest. Jedyne co potrzebujemy. I teraz tak, jest Draven, który najprawdopodobniej będzie wzięty. Dokładnie, czyli Bfa już nie mamy. Dlatego pójdę teraz pod Negatrona, w drugą stronę się odbijemy. Bo jeżeli, jeżeli będę miał Negatrona, to wtedy będę miał już e, dosłownie dwa bf -y do zdobycia. Na wypadek sobie jeszcze raz spojrzałem, czy nie ma nigdzie bf'a bo wtedy byłoby... Cwaniak ty debilo, nie bf był bf Jestem nie ciekaw ile z osób z moich widzów, którzy grają w ligę, gra na polskiej wersji, na przykład nie rozumiem, co ja mówię. Mówię BF, a oni przecież to jest KW, mieć nieskończoności masz, a nie i tak dalej. Wiem, że mamy tendencję do tego, aby grać w, po polsku. Chociaż każdy grać Ligi Legend, który gra dłużej w grę, prędzej czy później zmieni na, na angielską wersję. No nie znam osoby, po prostu nie znam i nie mówcie mi, a ja mam kolegę, a ja mam i tak dalej, bo kiedyś pamiętam w starym filmiku powiedziałem, że nie znam osoby Znaczy uh, w sumie wtedy poprosiłem odpowiedź, ale teraz mówię, że nie chcę. Uh, powiedziałem, że kto ma chyba pralkę w kuchni, coś w tym stylu i po dziś dzień po tamtym filmie dostaję odpowiedzi ja mam pralkę w kuchni, moja babcia ma pralkę w kuchni, tema ta i tak dalej, i tak dalej uh, ale mówię, no, w lidze strasznie dużo osób przychodzi na angielską wersję. A to jest chyba głównie przez to, że jednak to jest gra a, światowa, w sensie, no, powiedzmy, gramy w Europie, więc e, nie mogę nazwać tej gry europejską, ale tutaj większość osób porozumiewa się po, prostu po um, angielsku. Więc normalne jest to, że ludzie przychodzą na angielski, żeby, powiedzmy, rozumieć o jakich rzeczach nam piszą inni. Chyba. Okej, okay, mógłbym dać jakiegoś brawlera. Ale czy jest jakiś brawler, który by mi najbardziej odpowiada? Mogłem Czogafa wziąć, bo był Czogaf. Bo ja potrzebuję jakiegoś front który będzie mógł to wszystko przytankować. A Czogaf ma, wydaje mi się, że największe bazowe HP, jeżeli chodzi o brawlerów, ewentualnie Blitz. Przecież Blitz ma 1600, a on ma 1500 na levelu pierwszym, czyli chyba musi być Czogaf. Okej, przynajmniej jeszcze zrobili swoją robotę uh, ci co mieli Najpyk, dawaj, Akali, dawaj, robisz to Nie zrobi tego Zrobiła to my Pięć tysięcy... ona nie ma itemów na sobie 5000 dipsa robi Jaki to jest mocny typek Może powinien pójść pod Akali, a nie pod rengera, ale nie ja chcę rengera. Ja uwielbiam rengera po prostu jak Chyba znowu nie roluję niczego, nic nie kupuję. Mógłbym próbować sobie kupić tego Warwika, chociaż zgaduję, że nie dobiję to... Level 3. Ja mam, mówię strasznie teraz tendencję do ignorowania level 3. Co potem kończy na tym, że. W late game'ie wydaje na przykład bezsensownie 80Golda tylko po to, żeby rolować, a nic z tego nie roluje. Ale ta presja tego, że jest kamerka na mnie, że jest nagranie, powoduje, że jednak... A no, może jednak to zrobię, może jednak próbuję zrobić coś mniej głupiego. Okej, okay, proszę, pf. Dwie aszki Łuk I pała No to Łuk i pała może mi dać Ginsto i nie wiem czy nie dam tego po prostu na Akali Chyba, że to by się stakowało dobrze z Rabadonem I dać jej na przykład I dać jej na przykład yy, PDK No bo jednak bije z AP Czyli powinna walnąć za P To jest teraz najprawdopodobniej pod inta Okej, okay, stakuje się Teraz nie wiem czy nie leci PDK i zignorować po prostu e, jak się nazywa No Zignorujmy po prostu jednego e, Frozen harta. To samo. mam dużo hajsu, ale jeszcze nie ma takiej, takiej, powiedzmy takiego obowiązku do wydawania hajsu Nice No, Bogdan, Bogdan Pikolo. Całbym ci powiedzieć. Masz złe itemy na Lizandrze. Owszem, wywajała mi dużo. I się wyleczyła, ale. Ja szczerze mówiąc, nawet wolę, żeby się Lizanda nie leczyła. Ponieważ url, który puszcza na siebie, obszarowy, i to jest to, co potrzebowałem. Wydaje mi się bardziej wartościowy. Ta trochę A Albo nie, sobie tak zrobimy. Wydaje mi się bardziej wartościowy niż ten, który puszcza gdzieś losowo. Ponieważ wtedy mam prawie pewność, że pójdzie ten ult w teamfight lub w osobę, którą biją. A nie na losowego ulta, w coś co w ogóle się nawet nie przyda. Teraz tak, mogę jeszcze dwa razy rolnąć. Okej, okay, będę miał Ari, coś co nie zrobiłem. Czyli mogę raz rolnąć. Czyli teraz tak, wejdzie mi level Ari. Wejdzie mi e, level ogólny, czyli będę mógł dodać Cogafa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay, itemy są odzyskane, cyk! Dawaj, się w dwójkę? Zobaczcie jak pięknie, nawet grając gówniane hekstechy gości dostajesz w dupę. Tylko teraz wiem, że będę musiał rozstawić te dwie postacie, zamienić miejscami Rengara z Spike'em. Więc zrobimy sobie tak i wtedy hekstechy, nawet jeżeli strzelą, wyłączymy mi tylko i wyłącznie jedną osobę. To jest bardzo ważne. Eeeem... Um. Tak, Czogaf wejdzie sobie tu, żeby jak co. właśnie nie, tu. Ta niedal nie jest aż tak bardzo priorytetem. Przynajmniej na razie. Żeby ją aż tak chronić. A tutaj mógłbym się bać, że. Właśnie, to jest. To jest za A tutaj mógłbym się bać, że w jedne nie wyjdą. Staną, gdzie chciałbym, żeby wyszły. Ten, co tego Warusa i inwestuje. Dawaj, pick, pick, oj, A nie, dobra. Myślałem, że Akali mi też zginęła, ale nie. Akali na szczęście nie zginęła. a 4500 damage'u, coś pięknego. Jakbym jeszcze zrobił jej. Um, Infinity, to też było piękne. Przed tym update'em był jeszcze w grze. Ona, w grze item o nazwie Sword of the Divine. To był, jeżeli dobrze mi się wydaje, nie mogę już w grze normalnej. To był stary item, uh, który tutaj przechodził na to. Iż w momencie, kiedy się aktywuje, to do końca walki ma się kryta. Akali z tym itemem była naprawdę, ale to naprawdę mocna. W momencie, kiedy miałeś tam ten item i poszło się pod Akali, trudno było przegrać... Znaczy, może inaczej, przegrać to może nie, bo można było skontrolować się sorkami bardzo, ale... Trudno było osiągnąć gorsze niż uh, tam powiedzmy... Um. Trzecie, drugie miejsce. No i chyba, że miałeś ultra pH i się nie włączało po prostu. Eee, Coraz Cały się nie włączało, jak się nazywa. To wymieniamy. nie zrobić niedaleko, ale nie chcę. Mam dać 4 bali, tak, czyli mogę to usunąć. Eee. Chyba, że miałeś pH i się włączył, co się item. nie włączył ci. Items, to nie krytykować teraz Akali i przez padała. Albo na przykład, nie wiem, Fantoma za dostawała Akali. Różne są możliwości. okej, okay, sprzedajmy, tak. No tak. Czy wziąłem tą e, pałę z jakimś za zamiarem? Nie. Szczerze mówiąc, nie. Nie mam żadnego pomysłu, co mógłbym zrobić. Owszem, mógłbym dać sobie Sorka na Akali. Co niekoniecznie dałoby mi sorku faktualnie. Ale sam Sork w sobie powoduje, że za załatwia sobie szybciej manę. Czyli co, w tej Akali bo chyba szybciej na do manę. Tak? Możesz zrobić tego Pereka? Dziękuję. Pyk. Dawaj, cyk. Dowiesz, też to tą Ari. Znaczy, pff, e, Muszę sprawdzić, bo to jest teoria, którą mój znajomy wypuścił chyba w momencie, kiedy jestem tutaj w tym świecie, wczoraj. I on zrobił sorka. Nie pamiętam z kogo. I w końcu zapomniałem sprawdzić, czy ten sork się nabijał. Rzeczywiście, mamy zabił. Wiecie co? I tak nie potrzebuję. Znaczy, mógłbym sprawdolę wykorzystać do wbicia levelu. Znaczy, do wbicia do, do dodatkowego slota. Ale patrz na to, na jakim jestem. Na jakich jestem futuszach, funduszach, jakbym te hajsy po prostu. Znaczy, hajsem wbijał ten level. I wtedy dodamy trzeciego storka, Co da nam przynajmniej buff storków. I wtedy e, będzie się ogólnie jeszcze bardziej stakowało. Co AKI też będzie, powiedzmy, sprawiało większą bufa. zobaczymy. Na pewno bije więcej. To. To nie jest tak, że ja stracę coś na tym, bo to zrobiłem właśnie przez 140 AP. Ale zobaczymy, jak to się będzie kalkulowało. OK Ari że mnie nie boli. Dawaj, rengarkę łapie. Co Człowiek się nie odpalił, szkoda. O Jezu, skąd ten disarm puszczał? Ktoś miał disarma i derang. Nie wiem, czy woli u niej nie ma tych itemów, a woli po nie potrafi to puścić. Nie go. U... U tej osoby, Renewal, muszę sprawdzić. To jest gościu, który wygrywa. To są sześć problemów robot i Voidy. Jeżeli nie zdobędę i to na rękę, to może być słabo. Uwaga. Tak. I to po prostu poszło, Thunderem poszły, poszły akurat na de I wbił mi Derang i wbił mi Disarm. No i po tym levelu będę mógł wbić sobie... Znaczy po tej walce będę mógł sobie wbić level. Teraz tylko i wyłącznie trzeba mi znaleźć jakiegoś sorka, którego sobie jeszcze nie zapewniłem, bo nie miałem pewności jak to będzie wyglądało. No zaraz zaraz, zaraz zaraz. Chwila, 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 chwila. Czemu mi się wydaje, że ja. On nie miał hackstechów, więc co mi się wydaje, że ja miałem stacone temy. Nie, mój mózg już szwankuje. daj cyk. Proszę BeFa, proszę, no dosłownie chcę Befa! Nie łuk, BF! BF! F fuck you! No to, to jest chyba. Teraz wymagany Frozen Heart po prostu na Pajka. Ok, mamy Sorka, Pyk, mamy Sorka, wkładamy go, mam tyle Sorki. tyle akalibie już w ogóle za 1243. Możemy zrobić sobie teraz, prawie tak jak mówię, Frozen Heart'a na Pajka. Mógłbym sobie zrobić Ginso. na kogoś. Tylko szczerze mówiąc, nie wiem na kogo w tym wypadku. Bo na Rengana mi szkoda. Takie głupie po prostu rozdanie. Cześć, Miko. Nie wiem, zaskoczył. Poszedł do przedpokoju wrócił do mnie. Cześć, Miko. Potrzebuję szczerze mówiąc, teraz troszeczkę dostać tyłek. To byłoby nawet dla mnie lepsze. O, masz ten item, o którym mówiłem, że miał. Okej, okay, nice. Już, już umarła, cyk. Tutaj, dawaj, Ari jeszcze puścisz, nie puścisz. Ale Akai zaś się od, odżyje dokładnie, cyk. się został w typek. Gościu pisze, what the fuck? Zdziwił się, że Lissandra użyła ulta i jesteśmy jej manę całą. To jest jakiś Bóg w grze, bo też to zauważyłem u siebie. Chcę mi się czysto przestać. poczekajcie, teraz hextech mogą mi bardziej trafić. To muszę ustawić troszeczkę inaczej tego pajka. Dajmy sobie tak. Wiecie co? Bo ten gnarca z umiera. Zróbmy sobie tak, w ten sposób. Mówię, tam Morgana jest tylko i wyłącznie dla sorków. A jeżeli podejmę do tego, to gnar. O Boże, jedyny. To jest straszny braum. Moje postacie będą się zabijały same, po prostu używając skilli. Albo nie będą się zabijały, ponieważ zabijam ich szybciej. Chociaż teraz może być ciężko. Eee, tormaj za to słaby. Ale zobaczcie, ile ten brown zrobił demaisu. 5-300. Samymi z Parkami i tormajem praktycznie. Bo brown sam w sobie nie ma demaisu. To jest wszystko wyciągnięte właśnie z tego, że się cała spieruny aktywowały. I to, że cały czas leciały... E, I to, że nawalały moje ziomki w tego obrama, przez co wchodził tornmail. Ale przynajmniej Gnashie odpali, to ze mnie ważne. Mógłbym wziąć sobie Aurelion Sol'a. Teraz dopiero pomyślałem, jakbym miał Ewelinkę... Zamiast któregokolwiek asasyna. Zresztą... Nie, nie wiem nawet, którego bym chciał wymienić, ale jakbym miał Ewelinkę... I miałbym teraz e, morgany miałbym demony jeszcze. Nie przemyślałem tego. Ewentualnie mogą zrobić sobie demona. z tą e, szpatulą. I zrobić demona. What the fuck! Disarm z gównianym hurikanem. Ale nie, ten woli będzie za mocny. Ten gościu chyba teraz wygra. Nie ma nikogo, kto może go powstrzymać. Ze względu na ten d który atakuje w kilka jednostek na raz Plus do tego, że gościu ma Hextechy To nawet mój pike nie mógł przeciec z Frozen Heartem Czyli to jest chyba gra na drugie miejsce Albo trzecie Bfa potrzebuje A, to jest teraz ten moment, w którym Cały GA Jeżeli gościu pójdzie po Gia, to on poszedł po rękawice Ponieważ rękawice dałaby mi możliwość leczenia się on-hit, a... lub po prostu samego damage'era. Więc zabudu na Rengara tak czy jak jakby to się opłaciło. Okej, okay, Morgana. W sumie Swalka mogę zmienić, czyli mogę dać nawet Kartusa. Ta Morgana niekoniecznie. Ile zrobiła w poprzedniej walce damage'u. No Zamienimy Morgana na Kartusa. Tutaj Ari wychodzi tu, a Kartus tu. To sprzedajemy. Dajemy to na Rengara. I teraz potrzebujemy dosłownie tylko bf -a. Więc mogę rolować po prostu i szukać postaci, które posiadamy. Uuuu, Ranger Void Assassin. To daje nam voidy. Tylko stracić znowu sorki byłoby dość bolesne się wydaje bo sorki same w sobie to jest sporo robią znaczy same w sobie porobią, no mi damage praktycznie do każdego, a mój pies chce znowu coś na łóżko, więc ten nie, nie biorę kajsi, nie biorę case. przejechałem się na kejsie już tyle razy, chodź, chodź przejechałem się na kejsie już tyle razy w ciągu ostatnich paru dni że nie chcę nawet brać. Okej, okay, go się odpadł, aż musiał zwyzywać ludzi. Mamy top 4. O, mi nie wiem, że odsunąłem. Oj, Bogdan. <grystanie> nie, wezmę Pike, chociaż takiego na pewno nie zrobię. Mógłbym choć teraz te. Um, jak się nazywa? Legendy, żeby mieć większą szansę na kartusa, ale tego robić nie będę. Kartusa jest tylko w sumie dla sorków. Muszę zacząć szukać postaci, które potrzebuję. Okej, okay, znowu jest Pike. Znowu jest Gnar. Ari nie chce, bo to jest. nie, nie jest nasz main, którego będziemy wykorzystywać. I znowu jest Spike. Więc sprzedajemy tego barwika, ponieważ on się nawet nie pojawia. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay. kiedyś widzicie z tego? Okej. Okay. Myślałem, że wygram. Myślałem, że wygram ze względu na to, że padł Braum. Ale chyba w momencie, kiedy padał, wyrzucił swój ostatni skill. To mi się wydaje. Teraz tak, Frozen Heart. Drugi Frozen Heart na Pajka. To jest szansa na naszą wygraną. Ok, a Kali na pewno nie zbiorę, bo ona się nie pojawia. Więc to mogę rolnąć i spróbować znaleźć ee, Gnara. Wydaje mi się, że nie powinienem w ogóle rolować w momencie, kiedy mam e, 4 golda. Że 4 golda to jest taki limit. Jeżeli masz 3, bo tak wysłucham, no to już trudno, ale 4 golda to jest taki limit, którego się nie powinno rolować. No i tak rolnąłem. Czogafów nie znajduję, albo po prostu opluwałem. Najpyk. Nice. Nie, no to musi pójść na pajka. On musi być tym, który będzie podwójnie slował. I wiem, że Renewal mnie tutaj jest zniszczy. I nie mówcie, że się Akali pojawiła, bo sprzedałem Akali, to się mogła pojawić Akali. Jeden roll. Potrzebuję albo dwóch rengarów, albo Neognara. Zastanawiam się teraz, czy na przykład nie... zainkasowało tych Niko wtedy w Akali. Czy to by coś zmieniło? Cześć, czy w ogóle mam tu jakichś Rangerów? Tu jest, Tych muszę wyciągać. Zaraz, zaraz, zaraz. on właśnie. Się... Nie, myślałem, że usunął łakali. I oczywiście muszę grać na tego największego. Przykurcza! To świetna zabawa! Dalej, chyba teraz nawet lepiej idzie. O, chociaż teraz trzydpięł woli. Okej, okay, woli jest włączony! Nice! Let's go, Renewal! W końcu padłeś! O, jest to co chciałem. Das nie... nie, nie roluję. To, to jest moc dwóch e, Frozen Ponieważ voliber przez tego slowa nie mógł się w ogóle rozkręcić, nikt go nie bił, czyli też nie dobijał sobie tej, tej many. I przez to już się nie odpalił, A w kiedyś kiedy już się odpalił, dostała. Nie, nie wszedł mu Disarm Ani nie wszedł mu Derank. Więc Akai go sieknęła. I ty po prostu nie było. Teraz tylko, czy się uda mi się zdobyć BFA w kolejnej rolce. Bo powinienem dożyć do rolki. Tak, tak patrzę. Ale. Wiadomo, może być różnie. Cyk. Ok, z botem wygrywam. Internet nawet pewnie. A, a teraz Czy Czyli został mi teraz Renlaw tylko i wyłącznie. Czyli to jest 50-50 raz walka. Jeżeli Hextech walnie mi w Akali lub Fajka, najprawdopodobniej przegrywam. Jeżeli Hextech walnie mi w ręgara, powinienem wtedy jeszcze jakoś przeżyć. What the fuck, była Kale? Przeszła nagle dwie Kale. Wiem, że to no jestem pewny, które z tych Kale to jest poprzednia Kale, ale. What the fuck! Co to się zmieni? Moim zdaniem w tym momencie powinien zmienić e, tom. Z miejscami, z blicem, ale, czy coś w tym stylu. Bo aktualnie daje bufa tylko trzem osobom: w sobie i tej dwójce. Teraz gdzie poleci ten? Fuck off! Powiedziałem, że tego potrzebuję. I jeszcze. Jeszcze poszło wszystko w Akali. Woli sam się sfukcjonował po prostu na Akali. nie niedobrze. Teraz co tu jest? Potrzebuję BFA. Nie ma befa. Po prostu nie ma befa. Wielem spatulę Która daje nam tyle... Okej, okay, to sprzedaje pajkę chyba w tym momencie. Mhm. Tutaj dałem tyle, że mogę zrobić sobie na ręgarze. To nie jest item, którego chciałem Ale nie mam innej opcji po prostu Mówiąc, sobie wziąć jeszcze, jonik z trzeba przezrobić, zrobić Ale nie wydaje mi się, że to zmieniło Jeżeli mówię, Hextech nie może walnąć w fajka. What the fuck okay. ok Aha, Blitz, lecz ten, jak się nazywa, Wojnat nie dostaje tego uh, Frozen Heart'a, nice To trochę taka zła informacja dla mnie w takim razie, chociaż no nie, nie ma opcji. Nie ma opcji. Dzieci... Starałem się, nie udało się, mówię... Albo największym problemem było to, że nie udało mi się zdobyć e, tego e, Blatterstera, który mógłby mi uratować życie Rengara, Albo ewentualnie była to też kwestia tego, że ten gość miał naprawdę porąbanego wolibera I różnica była też taka, że on miał trzeci level waj, trzeci level Volibera, trzeci level e, Rek'Sai i trzeci level e, Warwika. A to wszystko złączone oczywiście 6 e, brawlerami, e, Hextechy no i po prostu kończyło się tymi temami na woliberze, Co. Było do pokonania co widzieliśmy, ale no naprawdę niefortunnie schał ten pike, że Wolibernie nie dostał tego slowa z Frozen Hardów. A potem drugi raz nawet jak przeskoczył, to nie wiem, czy ktokolwiek dostał tego bufa, znaczy tego nerfa, bufa, debuffa. O w każdym razie, proszę, dziękuję za oglądanie. To była druga, powiedzmy, e, strategia, którą mogę polecić. Jak widać, też niekoniecznie jest najgorsza, i też niekoniecznie jest najtrudniejsza, ponieważ jeżeli się skupimy, to powiedzmy, core wylegał, polegał na czterech. E, Wild'a, które możemy zrobić z e, Warwika kost 1, Nidali koszt 1, Ari koszt 2 i e, trzecim jest Rengar koszt 3. Ewentualnie potem za Nidali wrzucić e, Gnara. E, no i oczywiście potem trzeba znaleźć dwóch asasynów. Ja aktualnie najbardziej polecam Pajka z Frozen Heart'em i Akalis. E, Mogą być na tej temy, które ja użyłem, chociaż wiem, że to nie są najlepsze. I e, temy, mówię. I temy to są takie rzeczy, które można naprawdę bawić się nimi. Na przykład można dać procentowe damage'e u assassynów, można im dać ten item z WBF-ów, który powoduje, że za każdy kill dostają więcej uh, AD. Jest wiele do nich możliwości. Jednakże chodzi o wild assassiny, żeby to był ten core. Potem widzieliście, że zrobiłem nawet sorki. Uh, nawet do tej pory nie sprawdziłem, czy taka i dostawała szybciej mana, ale wydaje mi się, że chyba tak. Nie. W każdym razie to było na tyle. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie. I jeżeli ogarnę jakiś team który bym chciał Wam pokazać, albo po prostu kiedyś będę na jakimś... Uh, Czymś, co chcę pokazać, bo tak, to na pewno jakiś kolejny odcinek nagram. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Um, I cóż, może jakoś skłonię większą ilość osób do oglądania Team Fight Tactics, ponieważ może i by się nie miało, ale osoby, które oglądały, naprawdę cieszyły się z tego kontentu, więc może nie jest takie najgorsze. To było na tyle. Siemanko, peace, Yo! Like on night cash flow, you fuck with fat hoes. I ain't got no drugs, I'm turning to an asshole.